Pan z Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obudzi w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli. I wzywali do nawrócenia się, rzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo pańskie. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Drodzy bracia i siostry, Jezus posyła uczniów, ponieważ pragnie, aby dawali innym, aby nie byli tylko tymi, którzy przyjmują i słuchają, lecz by innym dawali to, co przyjęli. Dopiero dając, Uczniowie zaczną odkrywać istotę nauki Jezusa. Być chrześcijaninem, to nie jest ukierunkowane na siebie, lecz w pierwszym rzędzie na innych. To nie ma sensu samo w sobie, lecz w służeniu innym. Matkę Teresy pewien młodzieniec zapytał, dlaczego jest szczęśliwa, a ona odpowiedziała: bo daję. Być chrześcijaninem oznacza być światłem poszukującym człowieka w ciemności, być modlitwą, która wyciąga człowieka i ratuje go od nienawiści, być pokojem ofiarowanym niespokojnemu człowiekowi, być miłosierdziem dawanym tym, którzy doznali braku miłosierdzia, być przebaczeniem. Dla tego, który został zniszczony w braku pojednania. Ponieważ istotą chrześcijaństwa jest służba i dawanie siebie innym. Chrześcijanin musi przezwyciężyć egoizm, zamknięcie się i ciasnotę umysłu. Z jego ust nie powinny wyjść słowa, co mnie inni obchodzą. Nie powinien być Obojętne, gdy ktoś zgrzeszy, popełni błąd w życiu i zbacza z właściwej ścieżki, powiedzieć: To nie jest postawa chrześcijanina. My, chrześcijanie, nie możemy oczekiwać zbawienia ani własnego, ani świata, lecz jesteśmy wezwani do tego, by być aktywni i pomagać innym. Nasza chrześcijańska zgoda i odpowiedź nie pozostają czymś prywatnym. Czymś dla naszego spokojnego zakątka, czymś dla doświadczenia własnego szczęścia i pokoju, ale odbijają się echem publicznie w życiu i działalności. Największym powodem, dla którego chrześcijanie nie mogą pozostać obojętni na ludzkie potrzeby, to zmartwychwstanie Jezusa. <laughs> Pokój z martwych wstania nie pozwala człowiekowi być spokojnym w swoim kącie. Lecz, jak apostołowie, jak uczniowie z Emaus, zaraz po doświadczeniu żywego Jezusa, wybiegają na spotkanie z innymi, mówiąc, że Jezus żyje, że miłość zwycięża, że śmierć nie ma ostatniego słowa, lecz życie. Jezus nakazał im, aby nie brali z sobą na drogę nic prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Takich wskazówek Jezus udziela uczniom, gdy posyła ich do innych. Jezus pragnie, aby Jego uczniowie byli wolni. Pewien mnich znalazł na drodze drogocenny kamień, diament, i zachował go. Któregoś dnia spotkał podróżnika. Gdy usiedli, by odpocząć, obaj otworzyli worki. I wtedy podróżnik zobaczył ten diament i zapytał mnicha, czy może mu go dać. I on mu dał. Podróżnik pożegnał się z nim bardzo szczęśliwy z powodu nieoczekiwanego daru, Wiedząc, że gdy go sprzeda, da mu pewność i zapewni dobre życie. Po jakimś czasie podróżnik zaczyna szukać Mnicha i oddał mu ten kamień. Ten kamień jest bardzo drogocenny, to wiem, ale zaczął go błagać: Daj mi to, co czynicie zdolnym do tego, że mi go dałeś. To właśnie musimy odkryć, jeżeli chcemy być uczniami Jezusa. Odkryć to, co uzdolniło tego mnicha do tego, aby wyrzekł się diamentu, że mógł go wypuścić. Tej zdolności należy się nauczyć, przyjąć ją i zrozumieć. To jest patrzenie, Okiem wiary, które przedziera się przez zewnętrzną wartość rzeczy i odkrywa ich nadprzyrodzoną wartość, to jest poznanie Tomasza z Akwinu, że rzeczy, które kiedyś bardzo cenił, były niczym, tylko słomą. Kiedy tak się stanie, uwolnienie od przywiązania do rzeczy przychodzi zupełnie naturalnie. Kiedy chciwie chcesz mieć, tracisz. Kiedy zaborczo chcesz posiadać, to ci umyka. Adam i Ewa mają wszystko, ale tracą to, ponieważ chcą więcej. I to, czego mieć im nie wolno. Piotr nie rozumie myśli Jezusa. Chce go zatrzymać, mieć go, kontrolować. Chcę Rozbić trzy namioty i zostać przy tym, co przyjemne i piękne. A Jezus Go uczy, że po górze z góry Tabor po przemienieniu należy zejść. Krzyż, wszystko co jest trudne, co jest ofiarą, należy zaakceptować, aby nadeszło z martwych zmartwychwstanie. Jezus naucza Marię Magdalenę po zmartwychwstaniu. Nie zostawaj ze mną. Pozwól mi odejść, idź dalej, idź do moich uczniów. Puść to, co jest przeszłością, otwieraj się na to, co nowe. Kto chce zatrzymać coś kurczowo dla siebie, przegrywa. Kto jest uzależniony, uwięziony, ten nie ma, zawsze czegoś mu brakuje. Przykleja się do tych rzeczy i traci wolność, nie jest zadowolony. Nie to, że nie ma. Bo ma, ale widzi tylko to, czego mu brakuje. Ktoś powiedział gromadzimy rzeczy, bo nasze serca są puste. Jesteśmy podobni do łysego człowieka, który zbiera grzebienie. Mamy tyle rzeczy, których nie potrzebujemy, ale kupujemy i kupujemy, zbieramy, gromadzimy i wypełniamy szafy. Znaleźć coś i chcieć zachować to dla siebie i posiadać, to mieć. To stracę, ponieważ tego nie mogę zatrzymać. Nie mogę posiadać czegoś ani kogoś. Musimy nauczyć się odpuszczać i ludzi i rzeczy. Musimy nauczyć się rozumieć, że ja nie jestem niczyim właścicielem. Nie jestem właścicielem jakiejś osoby czy rzeczy. Nawet rodzice nie posiadają dzieci, dzieci zostały im dane. Kiedyś muszą je wypuścić. To jest sens wychowania, aby rodzice pomogli dzieciom dorastać, aby stały się dorosłymi osobami, potrafiającymi się samodzielnie, samodzielnie dbać o siebie i myśleć. Kto nie umie odpuścić, przegrywa, umiera i nie żyje. Życie jest w ruchu, a Ty utknąłeś. Życie płynie, a ty się zatrzymałeś. Życie jest ruchome i wolne, a ty jesteś sztywny i zmarznięty. Wielu zastanawiało się, dlaczego duchowny, który żył bardzo prostym życiem, nie potępiał bogatych ludzi. To rzadkie, ale nie jest niemożliwe, aby ktoś był bogaty i święty, powiedział pewnego dnia. Jak? Pytali ludzie. To jest możliwe, gdy pieniądze mają taki sam wpływ na serce, jak cień drzewa na podwórko. Ludzie poszli, by obserwować drzewo i jego cień padający na podwórko, nie wzniecając nawet drobinki kurzu. Jesteś wolny. Jeśli z powodu pieniędzy i rzeczy materialnych nie wznosisz pyłu, kurzu, jeżeli nie stajesz się arogancki, zarozumiały, pyszny. Jezus chce, aby jego uczniowie używali rzeczy, ale bez ich gromadzenia. Jeśli pozwalasz sobie na przywiązanie się do rzeczy, pozwalisz, pozwalasz się zniewolić. A kiedy nie przyklejasz się do niczego, gdy nie boisz się, że coś stracisz, wtedy jesteś wolny, i możesz płynąć jak górski potok, który zawsze jest świeży, lśniący i żywy. Jeśli gdzieś was nie przyjmą i nie będą was słuchać, Wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Tak Jezus udziela wskazówek uczniom. Strząsnąć proch z nóg oznacza wyzwolić się z ciężaru przeszłości. Wybaczyć oznacza pożegnać się z przeszłością, tak jak statek pozbywa się przywiązania do lądu. To oderwanie od przeszłości jest tak naprawdę wewnętrznym oderwaniem się od przywiązania. Były więzień obozu koncentracyjnego odwiedził przyjaciela, który dzielił z nim ten sam los. Czy wybaczyłeś tym, którzy nas torturowali? zapytał go przyjaciel tak. A ty? Nie. Nadal bardzo ich nienawidzę. Przyjacielu, powiedział tamten, to znaczy, że wciąż jesteś jeszcze ich więźniem. Dopóki nie wybaczyliśmy, jesteśmy więźniami nienawiści, jeńcami przeszłości. Nie żyjemy w teraźniejszości, ale w przeszłości. W istocie nie żyjemy. Tylko pozwalamy, aby życie przechodziło obok nas. Dlatego musimy uczyć się przebaczać każdego dnia, ponieważ każdego dnia coś nas obciąża. Poprzez codzienne przebaczenie uczymy się żyć dzisiaj, tu i teraz. Ojciec Slawko Barbarić mówił złotą zasadą życia duchowego jest kończ dzień wtedy, gdy dzień się kończy. I nie zaczynaj dnia przed początkiem dnia. Innymi słowy? Pod koniec minionego dnia powinniśmy podziękować Bogu za dobro, które dzisiaj uczyniliśmy, i prosić o przebaczenie, i wybaczyć wszystkim, abyśmy mogli spokojnie spać i rozpocząć nowy dzień. Jeśli ta wdzięczność i przebaczenie nie nastąpią, nowy dzień nie może się rozpocząć. Dusza pozostaje w przeszłości i tym samym zagraża dzisiejszy dzień. Zostawienie przeszłości na rzecz życia teraz i tutaj jest koniecznym warunkiem spotkania z Bogiem. Mianowicie Bóg nie jest w przeszłości ani w przeszłości, lecz w teraźniejszości. On jest teraz i tutaj. Od wieków, tu i teraz nie możemy Go spotkać, jeśli. Nie jesteśmy obecni, jeśli nasze myśli są w przeszłości lub w przyszłości. Nie możemy się modlić, jeżeli jesteśmy zarażeni negatywnymi myślami, uczuciami z przeszłości, które przynoszą nam, które nas obciążają, gdy obawiamy się o to, co wydarzy się w przeszłości. Jezus dziś, bracia i siostry, wzywa nas i posyła, abyśmy innym nieśli radosną nowinę miłość Bożą i pokój. Tak samo jak od uczniów i od nas wymaga, byśmy byli wolni od rzeczy materialnych i we wnętrzu. Każdy z nas dziś może odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Każdy z nas dzisiaj może wybrać bycie uczniem Jezusa, którego Jezus posyła do innych. Amen.